Witam Państwa po raz kolejny. Przed nami druga część spotkania wykładu Jarosława Lipszyca pod tytułem Krótko o prawie autorskim. Ja nazywam się Aleksandra Kopeć-Gryz, to jest Szkoła Krótkiej Formy Literackiej Wolnych Lektur. Przypominam, że naszym patronem jest Fundacja Lotto imienia Haliny Konopackiej. Zapraszam do słuchania, do zadawania pytań. Na koniec zrobimy sobie tak samo jak w poprzedniej części, takie 10 minut mniej więcej na pytania, a teraz już oddaję głos Jarkowi. Poprzednio obiecałem, że pokażę Państwu książkę i chcę pokazać Państwu książkę. To jest książka profesora Ryszarda Markiewicza, która się nazywa Zabawy, nie wiem czy mnie widać, Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe. I to jest książka pełna niesłychanie ciekawych przypadków. Zresztą napisana w sposób jakby z dużym poczuciem humoru. Jak najbardziej zawiera ona też rozdział o sztucznej inteligencji i profesor zajmuje się już tą tematyką, bo oczywiście już pierwsze precedensy związane ze sztuczną inteligencją mamy, tutaj na przykład mamy różne przykłady, to też to, co było pytanie, co w przypadku obrazu, który został namalowany na podstawie zdjęcia. W tym wypadku zdjęcia były robione przez człowieka, a więc są utworami, ale obrazy jako są nowymi utworami. Tutaj zresztą też przypadkiem trafiłem, to jest, proszę Państwa, ta małpa, która zrobiła sobie zdjęcie, o której mówiłem. Tak, tutaj jest świetne zdjęcie sowy zrobione przez kamerę przemysłową. I jeżeli Państwa zainteresowało prawo autorskie, to tutaj naprawdę jest mnóstwo anegdotek i właśnie też mnóstwo treści związanych ze sztuczną inteligencją. Tak, tutaj są przykłady treści generowanych przez automaty na podstawie istniejących treści i także w bardzo różnym stopniu. Pamiętajmy, że ta książka została opublikowana jeszcze przed udostępnieniem systemu Midjourney i innych. Więc jest ona tutaj niesłychanie, jest ona bardzo, bardzo pionierska i naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam, jeżeli ktoś chciałby się rozszerzyć swoją wiedzę o prawie autorskim, a przy okazji pośmiać i poczytać o ciekawych rzeczach i zobaczyć bardzo ciekawe utwory, to polecam ją sobie kupić, mieć na półce. Przy okazji już sama okładka jest żartem z prawa autorskiego. Jak widzimy, mamy fajkę, która nie jest fajką, jest kranem. To oczywiście jest piękny żart. Zostawię Państwu jego rozszyfrowanie. Zaczęliśmy mówić o prawach osobistych. Prawa osobiste są to prawa nieograniczone w czasie, prawa niezbywalne. Nie można się praw osobistych pozbyć. Nie można ich nikomu przekazać. I te prawa to jest rozpoznanie autorstwa, które przysługuje nam zawsze, ale także prawa dotyczące integralności dzieła. Innymi słowy, twórca jest chroniony po wszechczasy, żeby jego utwór był rozpowszechniany w tak, jak został on napisany. I to jest bardzo napisane, narysowane. Kiedy mówię napisane, ponieważ jestem bibliotekarzem i robię, że tak się wyrażę, robię w słowie, więc siłą rzeczy te metafory związane z tekstem i z pismem są, ale rozumiemy, że chodzi o wszystkie utwory, jakie są możliwe. Więc i to prawo na przykład chroni Kochanowskiego tak samo jak mnie, tak samo jak Państwa i tak samo chroni Homera, tak, że Iliada ma być publikowana tak, jak
jak została napisana, jak została przekazana do naszych czasów. I nie wolno zmieniać tego tekstu i publikować go pod tekstem Homera, jak pod nazwiskiem Homera, ponieważ to nie będzie tekst Homera, to będzie już jakiś inny tekst. W najlepszym przypadku będzie to utwór zależny, stworzony na podstawie Homera, albo tak, że to będzie adaptacja utworu Homera, ale nie możemy opublikować po prostu z takiej zmienionej wersji pod nazwiskiem Homera, ustawa nam to uniemożliwia. To oczywiście znowu rodzi jakby bardzo ciekawe przypadki związane z coraz popularniejszymi na świecie próbami poprawiania utworów, które stworzone w swoim czasie no, nie są dostosowane do naszej dzisiejszej wrażliwości związanej z rasizmem. Czy z innymi aspektami życia społecznego, tego rasizmu, który był powszechny w XIX wieku, nie akceptujemy i bardzo często pojawia się myśl, że w takim razie z różnych książek należy ten rasizm wyrugować po to, żeby móc się nimi dalej cieszyć. I jest niezmiernie symptomatyczne, że te próby mają miejsce przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, gdzie ten sposób zaczepienia prawa autorskiego jest zupełnie inny niż w Europie. W słynnej sprawie, zapomniałem nazwiska, zapomniałem nazwiska pisarza, ale była próba poprawienia książki właśnie, żeby wyrugować treści dzisiaj nieakceptowalne i szefowa wydawnictwa Gaumont francuskiego powiedziała, że jeśli chodzi o francuskie tłumaczenia, to żadnych zmian z całą pewnością nie będzie. I to potraktowała to jako świętokradztwo. I innymi słowy widzimy, że te systemy wartości w Europie są zupełnie inne niż w świecie anglosaskim i one właśnie wynikają z tych różnic filozoficznych, które zaczęły się te 400 lat temu. To jest niezmiernie ciekawe, jak długie trwanie mają te idee, jakie one mają wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. Dlatego w Europie tych książek nie poprawiamy, a jeżeli ktoś próbuje je poprawiać, to natychmiast wiąże się z ogromnymi dyskusjami społecznymi, czy rzeczywiście powinno się takie rzeczy robić i tak dalej. Już wiem, dotyczyło to powieści o Jamesie Bondzie. Ale też równie dobrze może dotyczyć nas niedługo, w przyszłym roku przechodzi do domeny publicznej Koziołek Matuszyńskiego i tam również pojawiają się treści, które z pewnego punktu widzenia mogą zostać uznane dzisiaj za nieodpowiednie dla dzieci. I co wtedy? Wtedy oczywiście zależy, gdzie jesteśmy, czy w Stanach, czy w Europie. Trzecim niezbywalnym i wiecznym prawem autora jest nadzór autorski, który za życia autora jest wykonywany przez autora, a po jego śmierci jest wykonywany przez jego spadkobierców. I ten nadzór autorski właśnie na przykład dotyczy tego, w jaki sposób są tworzone adaptacje utworu. W ten sposób na przykład i w ten sposób można w pewien sposób te jakby życie utworu kontrolować poza nawet po tym, jak prawa majątkowe już wygasną, aczkolwiek to są niezmiernie rzadkie przypadki. Natomiast dużo częstszym sensem jakby istnieniem tego jest nadzorowanie przez to, że kiedy wydawca chce wprowadzić zmiany, to autor musi się na to zgodzić. I z prawnego punktu widzenia jakby proces wprowadzania zmian przez wydawcę polega na tym, że wydawca grzecznie się pyta autora, czy sugeruje autorowi, że należałoby wprowadzić takie a takie poprawki i autor własną ręką te poprawki wprowadza. Tak? Tak to wygląda z punktu widzenia. Znowu nie można się tego prawa pozbyć, wydawca nie może tutaj niczego autorowi narzucić, jeśli chodzi o kształt
dzieła. Więc to są prawa osobiste. Teraz prawa majątkowe nie mają z tymi prawami osobistymi absolutnie nic wspólnego. Są zupełnie inaczej zaprojektowanym kawałkiem legislacji. Jeżeli prawa osobiste są wieczne, to prawa majątkowe są ograniczone w czasie. Jeżeli prawa osobiste są niezbywalne, to prawa majątkowe jak najbardziej są zbywalne i podlegają obrotowi. I oczywiście i zazwyczaj, kiedy mówimy prawa majątkowe, prawa autorskie, to mamy na myśli właśnie prawa majątkowe. To one toczą się największe spory, to one budzą emocje, no to one, dlatego że to one decydują o pieniądzach, które przepływają między różnymi podmiotami, między organizacjami zbiorowego zarządzania, między wydawcami, między nadawcami, takimi jak telewizje, i tak dalej. I oczywiście na końcu tego łańcuszka twórcami. Te prawa majątkowe zazwyczaj należą do twórcy, do autora, ale są takie przypadki, kiedy tymi prawami majątkowymi dysponuje ktoś inny. I przede wszystkim to jest moment, w którym twórca jest zatrudniony na umowę o pracę i w umowie o pracę jest zapisane tworzenie przez niego utworów jako istota jego pracy. I w takich sytuacjach te prawa majątkowe są przejmowane przez pracodawcę. To jest niezmiernie ważne. Oczywiście, i to jest taki niuans, na który warto zwrócić uwagę, czy rzeczywiście w umowie o pracę jest zapisane tworzenie utworów, bo jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, ale z innym zakresem obowiązków i w trakcie trwania tej pracy stworzymy jakiś utwór, no to on jednak do pracodawcy należeć nie będzie. Drugim ciekawym przykładem tego, że to nie zawsze jest jasne, kiedy te prawa majątkowe należą do kogo, jest praca dziennikarza, który na przykład przeprowadza wywiad. Otóż ustawa mówi, że prawa majątkowe do tego, co jest mówione w trakcie wywiadu, należą się dziennikarzowi, należą się osobie zadającej pytania i to ona jest posiadaczem praw autorskich, majątkowych do całości tego materiału, a nie tylko do własnych pytań. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy i w wielu przypadkach istotny precedens. Znaczy nie precedens, to jest prawo, to nie jest precedens, to jest prawo, nie żyjemy w systemie anglosaskim. Niezmiernie istotne prawo, ponieważ na ten temat bardzo często są różnego typu nieporozumienia. Jest jeszcze trzeci przypadek szczególny, kiedy pracodawcą jest uczelnia. Otóż uczelnia nie nabywa automatycznie praw autorskich swoich pracowników naukowych, ani także swoich studentów. Natomiast w przypadku utworów stworzonych przez pracowników naukowych i studentów ma ona prawo pierwodruku. Uczelnia, twórca nie może swobodnie pójść ze swoim artykułem naukowym i go sprzedać komu popadnie. Najpierw musi zapytać uczelnię, czy uczelnia nie chce tego w jakiś sposób wykorzystać. Dopiero jeżeli uczelnia powie, że nie chce wydawać tego doktoratu siłami uniwersyteckiego wydawnictwa, to dopiero wtedy można spróbować wprowadzić to do obiegu za pośrednictwem innego wydawcy. Więc te prawa majątkowe są uregulowane niesłychanie szczegółowo i ogromna część ustawy o prawie autorskim poświęcona jest tym prawom majątkowym. I to, co teraz powiem, będzie dotyczyło w ogóle ustawy o prawie autorskim, a mianowicie
ustawę o prawie autorskim trzeba sobie przeczytać. I do tego ogromnie zachęcam, żeby wejść sobie na stronę. Ja to jestem akurat na stronie Wiki Źródła, ale ustawa jest oczywiście opublikowana także w systemie sejmowym ISAP. I przeczytać sobie tą ustawę, a przynajmniej jej najciekawsze części dotyczące praw majątkowych. Tak, rozdział 8 praw osobistych, rozdział 9 praw majątkowych, ochrona wizerunku, prawa pokrewne, prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów, prawa do programów. Nie ma absolutnie możliwości, żeby w trakcie dwugodzinnego wykładu omówić wszystkie te kwestie. I jeżeli możemy tylko spróbować sobie uporządkować podstawowe pojęcia, jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, jeżeli chcemy zrozumieć troszeczkę więcej, nawet nie będąc prawnikami, po prostu czytając ustawę, możemy dowiedzieć się bardzo dużo. Nie musimy jej czytać w całości, możemy czytać tylko te fragmenty, które wydaje nam się, że mogą nas dotyczyć. W ten sposób dowiemy się na przykład, jakie prawa potencjalnie nam przysługują. Będziemy mogli pójść do prawnika i zapytać go, czy mogę skorzystać z tego a tego przepisu w mojej sytuacji takiej a takiej. To są takie rzeczy, które nie przyjdą nam do głowy, jeżeli nie będziemy wiedzieć, jaki mamy ten wachlarz możliwości. Prawdopodobnie nie będziemy w stanie ocenić w przypadkach bardziej skomplikowanych, co możemy zrobić, co nam przysługuje, a co nam nie przysługuje, ze stuprocentową pewnością. Do tego rzeczywiście potrzebny jest doradca, ale będziemy wiedzieć, jakie pytania możemy mu zadać. Więc także jeżeli będziemy mówić o prawach majątkowych, ja pragnę zaznaczyć, że właśnie, że te prawa możemy umówić ogólnie, ale potem mamy, nie wiem, przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, dotyczące programów komputerowych, przenoszenie praw autorskich. To jakby jest bardzo dużo przepisów szczegółowych. I to dotyczy także z drugiej strony, to dotyczy tego, co my możemy, w jaki sposób my korzystamy z praw autorskich korzystając z prawa o dozwolonym użytku osobistym, czy służbowym, tak, jako biblioteka, jako uniwersytet, jako urząd, mamy pewne przysługujące nam prawa wykorzystania utworów. I znowu wszystkich nie omówimy, bo te przepisy są bardzo, bardzo szczegółowe, bardzo, 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 bardzo różne, ale o pewne ogólne rzeczy możemy powiedzieć. Po pierwsze, ogólnie rzeczy już wspomnieliśmy, to czas trwania praw autorskich. Prawa autorskie, które w Stanach Zjednoczonych zaczęły się od 14 lat, od opublikowania utworu, od rozpowszechnienia utworu, dzisiaj trwają 70 lat od śmierci twórcy, czyli praktycznie to jest grubo ponad 100 lat po stworzeniu utworu. W tym momencie prawa autorskie, majątkowe kończą się w przypadku twórców, którzy zmarli w roku 1952. 1 stycznia, bo to się liczy na koniec roku kalendarzowego, 2024 przejdą do domeny publicznej utwory twórców zmarłych w roku 1953. Więc to są bardzo często utwory, które zostały stworzone w XIX wieku i one dopiero teraz, te prawa majątkowe do nich wygasają i dopiero teraz można z nich korzystać bez ograniczeń związanych z obowiązywaniem praw majątkowych. I oczywiście, kiedy i o tym stanie, w który wpadają utwory, kiedy te prawa majątkowe się skończą, mówimy domena publiczna. Domena publiczna to są te wszystkie utwory, do których prawa majątkowe wygasły. I bardzo często to słowo, to wyrażenie domena publiczna używane jest w taki sposób
nieprecyzyjny, kiedy mówi się, że domena publiczna to jest to, co trafiło do obiegu. Nie, domena publiczna to nie jest to, co trafiło do obiegu, co zostało, informacja, która została rozpowszechniona, tylko to są utwory, które do których prawa autorskie majątkowe obowiązywały albo wygasły, albo do których nie obowiązywały nigdy. No, w przypadku Homera, do Iliady i do Odysei, prawa majątkowe nigdy nie obowiązywały, one od początku były w domenie publicznej, tak samo z Kochanowskim, który pisał wszystkie swoje wiersze daje. Tak nie, jakby rozumiał, że w momencie, w którym ten utwór jest rozpowszechniony, on staje się własnością wspólną. I to jest w pewnym sensie, zrozumiałe, że w momencie, w którym utwór jest rozpowszechniony, kiedy ludzie się z nim zapoznają, kiedy on staje się elementem naszej zbiorowej wyobraźni, tak jak jest nim, nie wiem, Kubuś Puchatek, tak, Milne, to jest on jest elementem naszej wyobraźni, prawa autorskie do Kubusia Puchatka już wygasły, ale prawa autorskie do tłumaczenia Ireny Tuwim nie wygasły. I w związku z tym prawa majątkowe, i w związku z tym, to tłumaczenie nie jest jeszcze w domenie publicznej i nie możemy z niego swobodnie korzystać. Twórcami, którzy przejdą w 1 stycznia 2024 do domeny publicznej, będzie trzech tytanów polskiej literatury. To będzie Tuwim, Makuszyński i Broniewski. I każdy z nich zostawił ze sobą bibliotekę i my w Bibliotece Wolne Lektury będziemy starać się udostępnić na tyle, na ile to jest możliwe, utwory tych twórców, właśnie korzystając z tego, że te utwory, że prawa majątkowe przestają obowiązywać, że utwory przechodzą do domeny publicznej, a więc w związku z tym, że my nie musimy ani pytać o zgodę nikogo, ani nie musimy, co ważne, płacić tantiem z tytułu rozpowszechniania tego utworu w bibliotece internetowej. Jarku, tylko pokaż może proszę się. Ach, tak. Proszę uprzejmie. Już się pokazałem, ale i tak zaraz tam wrócimy, ponieważ będziemy oglądać wspólnie kolejny kawałek ustawy. Prawa majątkowe prawa majątkowe oczywiście ograniczają naszą możliwość korzystania z utworu, ale nie tak bardzo, jak zazwyczaj sądzimy. Otóż istnieje ogromna sfera praw autorskich, która dotyczy dozwolonego użytku. Mi to teraz zadziała, jak ja to udostępniam. Nie drukuj, nie. Dobrze. Dozwolony użytek chronionych utworów. Rozdział trzeci. Otóż ten rozdział trzeci mówi nam, co wolno nam zrobić z utworem, także wtedy, kiedy nie jest on w domenie publicznej, kiedy jest objęty majątkowymi prawami autorskimi. I lektura tych przepisów będzie prawdopodobnie dla Państwa ogromnym zaskoczeniem, że tak wiele możemy robić z każdym utworem. I po pierwsze, artykuł 23. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. I to nie upoważnia do budowania domu według projektu architektonicznego, ale pozwala na, to jest takie prawnicze wyrażenie, obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że wolno nam oglądać wspólnie film, że wolno nam czytać sobie nawzajem książkę na głos, że wolno nam kopiować książkę i po to, żeby dać ją przyjacielowi albo członkowi rodziny. Ile wolno skopiować tej książki? Całość tej książki, tyle ile chcemy, tyle ile potrzebujemy, ponieważ dozwolony użytek utworu nam na to zezwala. Dozwolony użytek mówi także, że
że wolno nam korzystać z rozpowszechnionego utworu, więc wolno nam zapoznawać się z nim, niezależnie od tego, czy został on rozpowszechniony z naruszeniem prawa, czy też bez. Więc jeżeli ktoś udostępnił obraz, zdjęcie, to jest szczególnie istotne w przypadku zdjęć, że ktoś udostępnia je nielegalnie w internecie. To jest, ludzie masowo zamieszczają zdjęcia, których nie zrobili. Tak, na Instagramie podejrzewam większość, taka dramatyczna większość, to są zdjęcia, których nie zrobiliśmy, poza selfikami. I mamy prawo z nich korzystać, bo jeżeli ktoś narusza prawa autorskie, to udostępniający, a nie my, którzy tylko je oglądamy, się z nimi zapoznajemy. Czy wolno nam te zdjęcia skopiować? Wolno nam, oczywiście po to, żeby podzielić się z nimi w kręgu znajomych i rodziny. Natomiast już na przykład nie współpracowników, już nie z pracodawcą, ale i do tego są inne przepisy. Dalej, drugie, to jest coś, co przysługuje nam zawsze i bardzo często na przykład biblioteki ograniczają ilość stron, które możemy skserować w bibliotece. Teraz już może mniej, ale kiedyś to było bardzo popularne. Praktyka całkowicie niezgodna z prawem. Nie ma żadnej potrzeby, nie ma żadnej podstawy prawnej do ograniczania nam ilości z kserowanych kartek. Kserujemy tyle, ile potrzebujemy, mamy do tego prawo. Prawo zagwarantowane nam właśnie przez dozwolony użytek osobisty. Potem kolejne artykuły dotyczą różnych zezwoleń instytucjonalnych i to są też przepisy, które bardzo ważne, żeby je sobie przeczytać. Jeżeli pracujemy w jakiejkolwiek instytucji, w szczególności instytucji, która zajmuje się mediami albo która jest instytucją edukacyjną, ponieważ te przepisy nam mówią, co nam wolno robić w ramach tej naszej działalności służbowej albo w działalności wybiegającej poza ten krąg znajomych i rodzinę. Na przykład kiedy działamy w organizacji społecznej, w stowarzyszeniu, w fundacji, na przykład kiedy jesteśmy gdzieś wolontariuszem. Tak? Czyli to jest działalność niekomercyjna, nie dla zysku, tylko niekomercyjna, ale poza kręgiem znajomych. Tu również będziemy mieli przepisy, z których możemy skorzystać. I w związku z czym na pewno wolno w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji rozpowszechniać informacje dotyczące rzeczy, które aktualnie się dzieją. Prawa autorskie, majątkowe nie mogą być wykorzystywane do ograniczania obiegu informacji, które po prostu w obiegu publicznym powinny być, takich jak informowanie społeczeństwa o różnych ważnych wydarzeniach. I więc to jest ten przepis 25. W szczególności wolno cytować utwory, które są podczas tych wydarzeń udostępniane. Wolno korzystać z przemówień politycznych. Artykuł 27, który dotyczy instytucji edukacyjnych. Te instytucje edukacyjne kiedyś obejmowały także fundacje i stowarzyszenie. Dzisiaj zostały zawężone tylko do instytucji wymienionych w ustawie o zasadach finansowania nauki i w związku z tym nie dotyczą już organizacji pozarządowych, dotyczą wyłącznie właśnie uniwersytetów, akademii i podobnych instytucji. Artykuł 27 dotyczy już wszystkich, a więc, że wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach. Jeżeli jesteśmy wydawcą, nawet amatorskim, i chcemy wydać antologię, nie wiem, wierszy lat 80. Jest oczywiście, wszystkie te utwory będą objęte prawami majątkowymi, ale prawa majątkowe nie mogą nam pozwolić, nie mogą nam zakazać, utrudnić wydania antologii rzetelnej, pełnej, obejmującej wszystkich najważniejszych twórców tej epoki. A więc mówi nam ustawa, że wolno nam zamieszczać te rozpowszechnione utwory lub fragmenty większych utworów
w podręcznikach, opisach i antologiach, aczkolwiek twórca zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia. Innymi słowy, nie musimy twórcy pytać o zgodę, ale musimy mu zapłacić. Kolejny przepis, 28, mówi o instytucjach edukacyjnych, oświatowych. To dotyczy i dotyczy to także, co jest bardzo ważne, bibliotek. Co mogą biblioteki, muzea oraz archiwa? Mogą użyczać egzemplarze utworów rozpowszechnionych, mogą kopiować te utwory w celu uzupełnienia zachowania lub ochrony własnych zbiorów. Jeżeli mamy ostatni egzemplarz książki, który się rozpada, to mamy prawo jako biblioteka skopiować go po to, żeby go ochronić i móc tą książkę najwyraźniej popularną udostępniać dalej. I także udostępniać zbiory dla celów badawczych poprzez system informatyczny, poprzez internet, krótko mówiąc, aczkolwiek poprzez internet w sposób ograniczony tylko do terenu uczelni. I oczywiście te czynności nie mogą być wykonywane w celu komercyjnym. Więc to są przepisy bardzo ważne dla bibliotek, dla systemu edukacji, ponieważ i bardzo ważne dla nas. Bez tych przepisów biblioteka jako instytucja o już wielotysięcznej tradycji, tak, to jest najstarsza instytucja kultury, jaka istnieje, byłaby niemożliwa, gdyby nie te przepisy ustawy o prawie autorskim, które zezwalają na istnienie bibliotek. Kolejny artykuł jest niezmiernie ciekawy. To jest artykuł, na którym chwilę chciałbym się skupić. To jest artykuł 29. Mianowicie wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub, uwaga, prawa gatunku twórczości. Co oznacza ten przepis? On mówi nam, że jeżeli chcemy cytować utwór, to możemy to robić, natomiast istnieją granice tego prawa do cytowania. Te granice prawa do cytowania w praktyce prawniczej mówi się, że wolno cytować tyle utworu, ile potrzebujemy dla przeprowadzenia własnego wywodu. Innymi słowy, w takim klasycznym przypadku analiza wiersza. Tak, wszyscy pisaliśmy analizy wiersza w liceum. Analiza wiersza. Czy ile utworu możemy zacytować, pisząc analizę wiersza? No, prawdopodobnie cały utwór, bo inaczej ten nasz utwór, ta analiza byłaby niezrozumiała, gdybyśmy tego wiersza czytelnikowi nie pokazali. Jeżeli recenzujemy jakiś utwór, czy mamy prawo pokazać jego fragment? Oczywiście tak, jeżeli recenzujemy w internecie, jeżeli recenzujemy go na filmie, czy mamy prawo zacytować kawałek utworu audiowizualnego? Oczywiście, że mamy. Możemy pokazywać kawałki utworów audiowizualnych, czyli filmów, tak? Możemy grać muzykę, ale znowu tylko w zakresie, jakim to jest to nam niezbędne do przeprowadzenia własnego wywodu. Jeżeli chcemy powiedzieć o niezwykłym rytmie użytym przez jakiegoś znanego hip-hopowca, tak, czy kompozytora z punktu prawa autorskiego, to możemy go zacytować, ale właśnie tylko tyle, ile potrzebujemy, żeby pokazać, o co nam chodzi. Nie więcej. No, w szczególności nie możemy powiedzieć, no i Andrzej Stasiuk napisał / tutaj zacytować całą jego powieść i powiedzieć, i mi się to bardzo podobało. Dlaczego? No dlatego, że zacytowanie całości książki absolutnie nie jest konieczne do przeprowadzenia tego bardzo prostego wywodu powiedzenia, że mi się to podobało, a w związku z tym jest to przekroczenie granic cytatu. Więc ile wolno nam cytować? No tyle, ile potrzebujemy, ale nie więcej. Tak brzmi zdroworozsądkowa odpowiedź. Artykuł 29 mówi nam dalej, że wolno korzystać z utworu na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury.
Znowu, dlaczego? No dlatego, że prawdopodobnie gdybyśmy zaproponowali jakiemuś twórcy, że wykorzystamy jego utwór po to, żeby go straszliwie wyśmiać, obśmiać i pokazać w niekoniecznie korzystnym kontekście szerokiej publiczności, to taki autor prawdopodobnie nie udzieliłby nam na to zgody. No a jednak istnieją gatunki, które opierają się na tym, że wykorzystujemy na przykład jakąś melodię i układamy do niej zupełnie nowy prześmiewczy tekst. Albo vice versa, gdzie używamy jakiegoś tekstu i śpiewamy go na zupełnie inną melodię w celu uzyskania efektu komicznego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak tych przypadków możemy wymyślać teraz niesłychane ilości. Mamy do tego prawa. Parodia, pastisz, karykatura, zakres uzasadniony prawami gatunków twórczości. I artykuł 29, wolno w sposób niezamierzony włączyć utwór do innego utworu. O co tutaj chodzi? No na przykład o to, że kręcimy film i nagle w tle za nasz obiektem, który filmujemy, pojawia się jakiś billboard, który jest utworem. Pojawia się budynek, który jest utworem architektonicznym. Czy mamy prawo to pokazać? Mamy prawo. Ustawa nam o tym mówi, że mamy, jeżeli jest to włączone w sposób niezamierzony i nie ma znaczenia dla utworu, który został włączony. I artykuł 31. Korzystać z utworów podczas ceremonii religijnych, oficjalnych uroczystości organizowanych przez władze publiczne. Jeżeli organizujemy jako instytucja publiczna albo jako instytucja, albo jako kościół, instytucja wyznaniowa, jakąś imprezę publiczną, mamy prawo korzystać z utworów podczas tych wydarzeń. Mamy prawo korzystać także w celu podczas imprez szkolnych oraz i akademickich. Innymi słowy, możemy puszczać piosenki na akademiku czci, możemy recytować wierszem podczas wydarzeń edukacyjnych. Ustawa nam na to jak najbardziej zezwala, nie musimy nikogo pytać o zgodę, nie musimy też nikomu za to płacić. Więc to są ważne rzeczy. Dalej mamy różne kolejne przepisy dotyczące wykorzystania utworów w różnych szczególnych sytuacjach. Jak mówię, wszystkiego nie przeczytamy wspólnie, ale zachęcam Państwa do samodzielnej lektury tych przepisów, bo one niezmiernie otwierają nam oczy. Bardzo często jest tak, że uważamy, że coś jest zakazane, a tak naprawdę jest to dozwolone. Więc cytat, o którym wspomnieliśmy przez chwilę, jest o tyle ciekawym przypadkiem, że cytowanie wymaga zachowania przez nas pewnych obowiązków. Otóż podczas cytowania utworu musimy zawsze upewnić się, że zostały zrobione trzy rzeczy. Po pierwsze, że podaliśmy autora i tytuł utworu. Dlaczego? No dlatego, że autor ma prawo do rozpoznania autorstwa i to prawo jest niezbywalne. Nie możemy cytować utworu, nie podając nazwiska jego twórcy. Musimy zachować integralność utworu. Innymi słowy, jeżeli cytujemy, jeżeli mówimy, że Kochanowski napisał tak, to nie możemy zmieniać tego tekstu w żaden sposób i musimy tego dochować także cytując na przykład polityków w prasie. Tak? Jeżeli polityk powiedział coś, to nie wolno nam tego przeinaczać i mówić, że powiedział coś innego. Musimy słowa cytować dosłownie i należy zawsze podawać źródło. To źródło to jest ciekawy przypadek, bo dlaczego podajemy źródło? Oczywiście źródło podajemy po to, żeby odbiorca, czytelnik, widz mogli sobie samodzielnie sprawdzić, czy my rzeczywiście zachowaliśmy obowiązku zachowania integralności dzieła i podania autorstwa. W ten sposób to jest weryfikowalne. I teraz pozostaje oczywiście teraz kwestia, okej, wiemy już, co można nam robić bez pytania autora o zgodę, czy posiadacza praw majątkowych bardziej, bo prawa autorskie, majątkowe są zbywalne, więc można je przenieść na kogoś innego.
Ale a w związku z tym, o co, co możemy zrobić z obowiązkiem zapytania go o zgodę, a więc także z obowiązkiem zapewne zapłacenia? Otóż odpowiedź brzmi: wszystko inne. Wszystko, co nie jest nam dozwolone przez przepisy o dozwolonym użytku, wymaga zgody posiadacza praw majątkowych i są, jest ogromna część przepisów dotycząca sposobu uzyskania tej zgody. Czasami to jest bezpośrednio, czasami jest to za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, która jest upoważniona przez twórców, albo jest upoważniona nie przez twórców, ale przez ustawę do reprezentowania twórców, nawet jeżeli oni nie podpisali umowy z tą organizacją, do tego, żeby ci, którzy chcą wykorzystywać utwory, wprowadzać je do obrotu, emitować w radio i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby oni mogli to robić legalnie. I to dotyczy także odtwarzania w miejscach pracy, w sklepach, w różnych firmach usługowych, tak, w słynnych przypadkach, kiedy kontrolerzy ZX-u chodzili po fryzjerach i sprawdzali, czy jest tam odtwarzane radio. Otóż od odtwarzania utworów w radiu twórcy należy się zapłata i od radia, i także od osoby korzystającej z tego radia w swojej działalności zawodowej, zarobkowej, tak, czyli właśnie ów anegdotyczny fryzjer. Kiedy korzystamy z utworu i podpisujemy umowę, musimy zwrócić baczną uwagę na fakt, jaką umowę podpisujemy. Kiedy jesteśmy twórcami, podpisujemy umowę o wykorzystanie praw majątkowych z wydawcą na przykład, musimy baczną uwagę zwrócić. Otóż umowy, które możemy podpisać, dzielą się na dwie zasadnicze kategorie. Dzielą się na umowy licencyjne i umowy o przeniesienie praw autorskich. I taka zasada, można ją tak zabawnie powiedzieć, jeżeli jesteśmy twórcą, nigdy nie zgadzamy się na przeniesienie praw i zawsze udzielamy wyłącznie licencji. Jeżeli chcemy nabyć prawa, to nigdy nie zgadzamy się na licencję, zawsze domagamy się przeniesienia praw. I to jest niezmiernie istotne dla twórców, którzy podpisują umowę wydawniczą z wydawcą, ponieważ wydawca w 90% przypadków pierwszą umowę, którą przedstawi twórcy, będzie to umowa o przeniesienie praw. Bardzo często też wydawca będzie mówił, że to jest standardowa umowa. Nie istnieje coś takiego jak standardowa umowa prawno-autorska. Wszystkie umowy prawno-autorskie są negocjowalne i w szczególności kwestia przeniesienia praw jest negocjowalna. Przeniesienie praw ma te wady, że jest ostateczne. Jeżeli przeniesiemy na kogoś prawa majątkowe, to po prostu przestajemy je mieć. Od tej pory te prawa ma ktoś inny. I w związku z tym, kto inny może korzystać z tych praw, osiągać z nich zyski w przyszłości. Jeśli na podstawie naszej książki zostanie nakręcony film, a my przenieśliśmy prawa na wydawcę, całość praw majątkowych, no to tantiemy z tytułu produkcji tego filmu dostanie wydawca, a nie my. Dlatego jeżeli chcemy się przed tym zabezpieczyć, to zawsze udzielamy licencji. Nawet jeżeli to jest, ponieważ licencję można udzielić najwyżej na 5 lat, licencję można wypowiedzieć, no i licencję zawsze zawiera się na warunkach szczegółowych dotyczących naszego wynagrodzenia właśnie w związku ze sposobem wykorzystania utworu. I to jest niezmiernie istotne, żeby mieć tego świadomość. I jeżeli jesteśmy po tej stronie, która podpisuje tę umowę właśnie jako twórca, no to musimy, to jest rzecz, na którą musimy zwrócić baczną uwagę, a w przypadku, w którym nie mamy pewności, naprawdę dobrze jest poszukać prawnika, który nam doradzi, a przede wszystkim znowu zapoznać się z ustawą. Mamy te przepisy dotyczące praw majątkowych, które mówią nam o tym, w jaki sposób te prawa możemy przenosić, w jaki sposób możemy udzielać licencji. To są przepisy niezmiernie szczegółowe w wielu wypadkach i warto je znać po to, żeby być świadomym praw, które nam przysługują. Specyficznym
przykładem praw licencji jest wolna licencja. Otóż istnieje ogromna kategoria utworów, na które twórcy z góry wyrazili zgodę co do ich udostępniania. Takimi utworami są na przykład wszystkie artykuły w Wikipedii. Jeśli spojrzymy sobie na dowolny artykuł w Wikipedii, tak, weźmy sobie pierwszy z brzegu artykuł na medal, to cały ten artykuł, jeśli przewiniemy sobie na sam dół strony, to jest długi artykuł, mnóstwo cytatów, to zobaczymy tutaj taki niewielki dopisek drobnym drukiem. Ten tekst udostępniany jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach. I jeśli klikniemy sobie w tą licencję, dowiemy się, że wolno nam dzielić się tym utworem, rozpowszechniać go w dowolnym medium i formacie, bez żadnych ograniczeń, nie tylko w kręgu znajomych, bo w kręgu znajomych to możemy każdy utwór udostępnić, natomiast utwór na wolnej licencji możemy udostępniać bez żadnych przeszkód, możemy dowoli robić adaptację tego utworu, ponieważ zgoda na to wykorzystanie została udzielona z góry. I my na wolnych lekturach też stosujemy zasadę, że wszystkie nasze utwory są utwory albo w domenie publicznej, albo utwory, do których nabyliśmy wolne licencje, czyli których autorzy zgodzili się na to, żeby ich utwory były wykorzystywane bez żadnych ograniczeń. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na tomik, który jest u nas dostępny w bibliotece Wychwyt Grahama, Jacka Podsiadło, no to zobaczymy sobie tutaj, że tu mamy tutaj taki znaczek licencja Art Libre, czyli licencja wolnej sztuki, która mówi nam, że każdy ma prawo wykorzystywać ten utwór w dowolnym celu, dokonując adaptacji i nie musi się nikogo pytać o zgodę, nie musi także nikomu za wykorzystanie tego utworu płacić. I oczywiście pod dodatkowymi zasadami, mianowicie wszystkie utwory zależne, wszystkie utwory, które stworzymy na bazie tego utworu, one również muszą być udostępnione w sposób wolny. To nam mówi licencja wolnej sztuki. Innymi słowy, jeżeli ktoś się z nami, to wolna licencja wolnej sztuki, z której korzystamy, mówi nam, jeżeli ktoś się z nami podzielił, to my także mamy obowiązek podzielenia się z innymi. I jest to niesłychanie idealistyczny sposób skorzystania z praw autorskich i my w naszej Fundacji Wolnych Lektur wykorzystujemy utwory wyłącznie w ten sposób. Czas nam się kończy, a więc zostało nam 10 minut, więc mam pytanie, czy są jakieś pytania? Tak, tak, już pojawiły się pytania, także już wracam, przepraszam. Tak, jaka jest skala nadużyć w przypadku dozwolonego użytku chronionych utworów? Pyta pani Magdalena. Jest gigantyczna, ponieważ prawda jest taka, że odkąd w nasze ręce dostarczyliśmy takie narzędzia jak komputer i internet, co umożliwiło nam korzystanie z praw, z utworów, za jednym kliknięciem każdy z nas może korzystać z utworów i każdy z nas korzysta z utworów i każdy z nas chce udostępniać utwory. Tak? I robimy to codziennie. I wchodzimy na Facebooka i wrzucamy tam mema, którego zobaczyliśmy gdzieś indziej i właśnie udostępniliśmy utwór. Czy legalnie? Nie. Nielegalnie. Ale czy ktoś to ściga? Nie. Nikt tego nie ściga. Nie ma absolutnie możliwości wprowadzenia systemu, który będzie stuprocentowo skuteczny i zdolny do pilnowania nas, czy my w tym niesłychanie bogatym środowisku informacyjnym przestrzegamy co do litery tych wszystkich przepisów. Łatwo jest wysłać kontrolera do zakładu fryzjerskiego, no ale stać przy każdym komputerze i tego pilnować, to jest po prostu niemożliwe. Te przepisy są tak skomplikowane, że Państwo po 2 godzinach wykładu prawdopodobnie mają taki sam mętlik w głowie jak wcześniej, tylko że już Państwo znają pewne pojęcia. Nie ma możliwości, żeby społeczeństwo przestrzegało tych przepisów tak, jak one zostały zarysowane. To jest zbyt trudne, zbyt skomplikowane.
czy dzieci po prostu 13-14-letnie, czy one mogą zrozumieć w ogóle tą ustawę, nie ma na to żadnych szans. Nie ma możliwości, żeby bardzo przez wiele, wiele lat wydawcy prowadzili kampanie kłamliwe, nieprawdziwe, z moralnego punktu widzenia także obrzydliwe, które mówiły, że nie wolno kopiować, że nie wolno udostępniać. Oczywiście to wszystko jest kłamstwem. Wolno kopiować, wolno udostępniać, ale w ograniczony sposób, w pewnym zakresie. To są po prostu bardzo trudne zasady. Tak? I więc jaka jest skala naruszeń? Ogromna. Czy my jako społeczeństwo moglibyśmy funkcjonować bez tych naruszeń? Żadnych szans. Żadnych szans. Gdybyśmy spróbowali tych przepisów przestrzegać, to komunikacja międzyludzka w takim świecie, jaki jest dzisiaj, po prostu stałaby się niemożliwa. Nie moglibyśmy realnie robić tych wszystkich rzeczy, które robimy, po to, żeby pozostawać w związku z bliskimi, po to, żeby pozostawać w związku z niebliskimi, po to, żeby brać udział w publicznych dyskusjach, po prostu na forum miłośników motocykli Suzuki, tak? albo na grupie Oddam Rzeczy, Mińsk Mazowiecki. No to znowu to są abstrakcyjne przykłady, ale całkowicie realne. Przecież tych forów, tych grup publicznych, nieograniczonych do naszych znajomych, jest ogromne mnóstwo i każdy z nas uczestniczy w kilkunastu, kilkudziesięciu z nich. To jest nasza komunikacja publiczna. No, powodzenia w przestrzeganiu praw autorskich w świecie, w którym to się dzieje w wielu różnych mediach, na wielu różnych stronach, w wielu różnych systemach, w wielu różnych protokołach komunikacyjnych. Przecież tu mamy Facebooka, tu mamy Telegram albo WhatsApp. Tak, czym się różni grupa na WhatsAppie od grupy na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to są rzeczy, które są nierozstrzygalne dla normalnego człowieka. Oczywiście jest pewna niewielka gromada świrów, takich jak ja, które usiłują to prawo autorskie zrozumieć, poznać i stosować w praktyce. Do pewnego stopnia jesteśmy zmuszeni, bo prowadzimy bibliotekę internetową, więc musimy to robić. Mamy ten obowiązek. Ale społeczeństwo, ludzie, żadnych szans, żeby to było realne. Olu? Dzięki, tak. Pojawiło się też takie pytanie, wydaje mi się, że częściowo na nie odpowiedziałeś, to też jest pytanie od pani Magdaleny, czy możliwość cytowania urywków utworów w celu jego rozpowszechnienia nie stwarza zagrożenia nadużyć? Nie sądzę. To znaczy, czym jest plagiat? Plagiat jest to cytowanie utworu bez podania autora, znaczy inaczej, nie bez podania autora, z podaniem siebie jako autora. Więc czy istnieje plagiat? Istnieje. Jak długo istnieje plagiat? Tak długo, jak istnieje cywilizacja. Czy zezwolenie na cytowanie jest zagrożeniem? Nie, w żadnym wypadku. Cytujemy również od niepamiętnych czasów, zanim prawo autorskie przyszło i powiedziało nam, jak możemy cytować. I plagiat również rozumiemy od niepamiętnych czasów. Nie potrzebowaliśmy prawa autorskiego do zrozumienia, czym jest plagiat. Więc czy to jak ja bym powiedział raczej, że społeczeństwo ma sposoby radzenia sobie z takimi zjawiskami, tak również pozaprawne. I oczywiście społeczeństwa przemysłowe, zaawansowane, które tak, państwa prawa, w których wszystkie relacje międzyludzkie są oparte o prawo stanowione, arbitralne, bo mogłoby być inne, ale i obowiązujące. Więc te społeczeństwa w oczywisty sposób, te również te rzeczy, które kiedyś były intuicyjne i były nie były normą, tak one ujęły to w przepisy. Ale no cóż, no to jest chyba tak samo jak zawsze było. Czy studenci plagiatowali swoje prace magisterskie? Profesorzy plagiatują swoje prace, więc habilitacyjne, więc o czym my tu mówimy?
Jasne, dzięki. Na ten moment nie ma pytań. Jeżeli jeszcze komuś coś się przypomni, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Na ten moment nie ma pytań, ja tak naprawdę, ja mam tutaj, ja tak zrobiłem sobie tak sprytnie, że zapisałem sobie takie ekstra tematy, że na wypadek gdyby zostało mi trochę niewykorzystanego czasu. I myślę, że dobrym, jakby, że to ostatnie pytanie jest dobrym punktem wyjścia do takiego zastanowienia się, czym w ogóle dla nas jest prawo. Bo żyjemy w czasach, w których komunikacja ludzka jest zapośredniczona przez technologię. Innymi słowy, my korzystamy z tych mikrofonów, z tych kamer, ale korzystamy też z tego systemu, który nazywa się YouTube i który umożliwia nam pozostawanie w bezpośredniej relacji w czasie rzeczywistym. Ja mówię, Państwo to od razu słyszą, ale również w komunikacji asynchronicznej. Ja już dawno skończę mówić, a Państwo ciągle będą mogli tego wysłuchać z nagrania. I w związku z tym i teraz mnie obowiązują oczywiście wszystkie te przepisy prawa autorskiego, o których przez ostatnie 2 godziny żeśmy sobie dywagowali i muszę ich przestrzegać, bo to jest komunikacja publiczna i ja nie jestem instytucją edukacyjną, więc nie mogę skorzystać z wyjątku edukacyjnego, który znaczy ustawa, nie jestem instytucją niewymienioną w ustawie o systemie oświaty, że tak powiem, mówiąc precyzyjnie. Bo fundacje nie są wymienione w ustawie o systemie oświaty, więc nie przysługuje fundacjom dozwolony użytek edukacyjny, więc ja nie mogę na przykład Państwu pokazywać utworów w celu edukacyjnym, na przykład filmu, mogę tylko w ramach prawa cytatu, tak jak pokazałem okładkę książki profesora Markiewicza, to się mieści w ramach prawa cytatu. Ale oprócz tych przepisów prawa autorskiego przecież obowiązują mnie różne inne ograniczenia, które narzuca nam nie ustawa, nie polskie prawo, ale YouTube. Po prostu w ten sposób, że pewne ograniczenia są wprowadzane na poziomie systemu, które idą dużo dalej niż ustawa nakazuje. I YouTube, jeżeli zamieścilibyśmy tutaj muzykę w granicach prawa cytatu, prawdopodobnie YouTube by tą muzykę wygłuszył albo zdjął nam całe wideo, ponieważ ma system automatycznego rozpoznawania treści. Jeżeli jakiś utwór jest wprowadzony do ich bazy danych, a oni wykryją, że jakieś wideo wykorzystuje ten utwór, to po prostu je blokują, bez oglądania się na to, czy to jest w granicach prawa cytatu, czy też nie. Najbardziej zabawny taki przypadek mieliśmy, kiedy organizowaliśmy konferencję o prawie autorskim. Mieliśmy tam wystąpienie Niny Palej, która miała wykład, 40-minutowy wykład o dozwolonym użytku, w trakcie którego podawała przykłady dozwolonego użytku, cytując utwory. I YouTube nam to zdjął natychmiast, ponieważ właśnie te automaty zadziałały, chociaż to był stuprocentowo dozwolony użytek. Na tą sytuację ukuło się jakby jest taki termin, kod jest prawem, to znaczy w czasach, w których komputery, oprogramowanie stawiają w sposób automatyczny, algorytmiczny granice tego, co możemy komunikować, to kod jest prawem, a nie ustawa jest prawem. Jeżeli YouTube, jeżeli Facebook na przykład zakazuje nam, no znowu ten przypadek, tak, pokazywania kobiecych sutków, były przypadki, że no, klasyczne malarstwo było przez Facebook blokowane, ponieważ występowały tam roznegliżowane panie. Tak, i nie wiem, i Wenus Botticellego no po prostu dokonała straszliwej zupełnie zbrodni pokazania gołej piersi i w związku z tym została przez Facebook zablokowana. Czy my mamy prawo rozpowszechniać? My mamy prawo, ale co z tego, że my mamy prawo, kiedy nie możemy skorzystać z tego prawa, tak? Trochę jak w Matrixie, tak? Po co ci telefon, jeżeli nie będziesz mógł mówić? I my znajdujemy się właśnie w tej sytuacji, w której ogromna część naszej relacji z innymi jest zapośredniczona poprzez systemy, które regulują to, co możemy mówić, jak możemy mówić, do kogo możemy mówić.
poprzez systemy, które decydują, znowu przypadek Facebooka, czy przypadek Facebooka, który sam decyduje, do kogo nasza informacja trafia, jeśli zamieszczamy ją na wallu. A to nie my decydujemy, kto ją zobaczy. To nie my decydujemy, co my zobaczymy, tylko Facebook decyduje, co my zobaczymy. Co z tego, że ustawa mówi inaczej? I więc mamy zupełnie nową sytuację i ona znowu wraz ze wzrostem wykorzystania tych zaawansowanych algorytmów, uczonych na gigantycznych bazach danych, tak jak to mówimy, modeli językowych, wizualnych, audiowizualnych, ten nadzór nad tym, co mówimy, komu mówimy, czy dana wypowiedź trafia w przestrzeń publiczną, będzie coraz większy. I nawet jeżeli ustawa się nie zmieni albo będzie zliberalizowana, to nagle okaże się, że zakres naszych faktycznych praw jest coraz mniejszy i mniejszy, bo kod jest prawem, a kod jest stanowiony nie przez państwo, przez demokratycznie wybranych przedstawicieli, tylko przez firmę, korporacje, przez ludzi, którzy działają nie dla naszego dobra, tylko dla swojego zysku, a więc mają zupełnie inne pobudki do działania. Są jeszcze jakieś pytania? Na ten moment nic się nie pojawiło, więc chyba wszystko jest jasne. Dziękuję, że państwo wytrzymali ze mną całe 2 godziny i mam nadzieję, że trochę chociaż państwu pomogłem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Jarku, również za wykład i za wszystkie odpowiedzi. Państwu dziękuję za obecność, za wysłuchanie, za wszystkie pytania, również za obecność na wszystkich innych wykładach i spotkaniach w cyklu Mistrzowskiej Szkoły Krótkiej Formy Literackiej Wolnych Lektur. Dziękujemy również partnerowi projektu, czyli Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. No i cóż, pozostaje nam zaprosić Państwa zarówno do oglądania materiałów, które zostały zrealizowane podczas projektu, one będą na YouTubie, i zapraszamy także, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany poezją, do letniej szkoły poezji, która odbędzie się, z tego co mi wiadomo, w połowie sierpnia. Już niebawem w social mediach, ja tam na czacie podesłałam linki, na social mediach Wolnych Lektur będzie coraz więcej informacji, formularz do zapisów, więc warto je obserwować, zapisać się do newslettera. Cóż, pozostaje chyba mi w tym momencie życzyć samych dobrych, krótkich form literackich, dużo weny, pomysłów, natchnienia i jeszcze raz Państwu dziękujemy.